patrzymy z perspektywy 2000 lat i widzimy krzyż ozłocony promieniami chwały, glorią zwycięstwa. Tak oswoiliśmy się z historią tragicznego końca żywota Chrystusa, że straciliśmy zdolność odczuwania strasznej grozy tego, co działo się na Golgocie. A przecież Wielki Piątek przypomina szczególną historię jednego życia i jednej śmierci, która dotyczy wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek byli i będą na tym świecie. Jezus umarł przez nas. Jezus umarł przez nas i dla nas, bo ukochał. Teraz, drogi bracie i siostro, wierzysz? Teraz wierzysz? Potrzeba ci większego dowodu miłości? Czy może ci to obojętne, że za ciebie ktoś oddał życie? Dobrowolnie. Przyjął cierpienie. Dobrowolnie. Za ciebie i za mnie. Bośmy zlekceważyli sobie grzech. A grzech zawsze niesie śmierć. Grzech to zawsze oddalenie od Boga. Dlatego Jezus obarczony grzechem powie: Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Czyśmy choć raz tak naprawdę stanęli pod krzyżem na Golgocie? Kazanie wielkopiątkowe to rzecz bardzo trudna. Cóż powiedzieć, kiedy Zbawiciel milczy i umiera na krzyżu? Z księgi proroka Izajasza. On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Panie Jezu, ja tak naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, czym jest dla Ciebie mój grzech. Każde moje zwątpienie, każda moja zdrada, bo nie potrafię tak kochać. Kim jestem na Twojej drodze krzyżowej? Kim jestem dzisiaj w tej świątyni? Przymuszonym Cyrenejczykiem? Odważną Weroniką, może cierpiącą matką, ciekawskim Gabiem, który przyszedł obejrzeć widowisko, a może jestem zdrajcą Judaszem, albo wystraszonym Piotrem, może nieludzkim żołnierzem, który cię popycha, biczuje, opluwa i kopie. Na Kalwarii było wielu ludzi. Jedni przyszli, by szydzić, bluźnić, inni z ciekawości. Ale kiedy Jezus umarł, kiedy również ich Jezus umarł, wracali do domów, bijąc się w piersi. A my? Krzyżu Święty, co świat obejmujesz, który rozdarto ziemię ramionami dwoma, jak dziecko słabe, matka, przed ciemnością bronisz. Zmiłuj się nad nami.